Jak to easy win będzie? O kurde, jednak nie będzie. Myślałem, że będzie easy win. Dobra, jednak easy. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Jurassic Survival. Jak pamiętamy, w ostatnim odcinku Hunter Kane wymagał od nas 3 jajek, aby ukończyć questa. Ja właśnie te jajka już mu dałem, tylko nie nacisnąłem nagrywaj i po prostu nie nagrałem tego. No szkoda, ale kolejne zadanie, które mamy zrobić, jest zabić 3 megalozaurusy, więc ja lecę ogarnąć szybciutko jakieś itemki, bo jestem na walecie, bo dopiero co udało mi się nadrobić tych jajeczek z Tyrex Nesta. Macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę, teraz poleci intro i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra wariaty, został mi do zabicia tylko jeden megalozaurus. Który to jest? Tu jest Baryonyx, a tu jest megalozaurus. Po prostu pokażę Wam tą walkę. Może ktoś nie wie, gdzie on występuje, no to przedstawiam Wam. Okej, enter. Oczywiście każdą walkę robię na glitchu. Czyli mnie ten potworek tak naprawdę nie widzi. Weźmy sobie snajperkę. Zakradnijmy się do niego. I gdzie on jest? Dobra. Przodem do mnie stoi. No to musimy go tak z lewej mańki delikatnie obejść. Dobra. No i super, nie widzi mnie. Taka snajpereczka. Ten karabiner mu zjeżdża do prawie że połowy HP, nie? Później sobie jeszcze jedną zużyjemy i zobaczymy, czy 2 karabinery starczają na megalozaurusa. Bo w poprzedniej rundzie nie miałem karabinera, po prostu robiłem sobie to z broni palnej. Ale teraz myślę, że przetestujemy sobie 2 karabinery. Ale chyba 2 będzie jednak mało. Jak widzimy, już mi się kończy ta broń. Raz, 2. Dobra, i ostatni strzał. 1260 zostało. Okej, karabiner kolejny. Jestem ciekaw, ile mu zostanie. Pewnie ze 150 HP. No to jeszcze go wtedy ewentualnie z Magnuma pociągniemy, bo mogę się do niego zakraść. Oczywiście mnie nie zobaczy. I jeszcze zadać wtedy mu ostateczny cios. Aha, dildozaur. Dobra. No i przez niego jeden strzał mniej mamy. Ajajaj. Nie no, starczy ty. 4, 3, 2, 1. Patrz, starczyłoby. Normalnie by starczyło. 2 karabinery by starczyły. No to co? Walimy teraz go. A z Magnuma. Ty! Jeszcze wariat, kurczę, chciał mnie podhaczyć. Polujemy teraz oczywiście jeszcze na czaszkę megalozaurusa, ponieważ wszystkie już pozostałe części uzbierałem do niego, do tego posążka. Zaraz wam pokażę, w jakim etapie budowy jestem tego posągu. Dobra, wróćmy się teraz na chatę i oddajmy questa. Jestem mega ciekaw, co później będzie. Oczywiście chciałem wam powiedzieć, że megalozaurus respi się raz na 20 minut, coś takiego. Czyli zabijemy jednego, musimy poczekać, zrespi się drugi. No i tak w kółko. Niestety jest to czasochłodne, ale... Okej, i co dostaniemy? O stary mordo, dostaniemy Rainforces Hunter Helmet. Mamy go w inboxie? Tak, mamy go w inboxie. Tak samo mamy buty, nie wyciągałem ich jeszcze. Tutaj mam sporo itemków z areny, którą gram sobie na live'ie. Także bardzo polecam arenkę, można dropnąć ciekawe rzeczy. I teraz co mamy? Green Scale Obtained, 20 sztuk, dobra. Green Scale. Czy ja gdzieś miałem te green scale? Na pewno gdzieś w chacie. Patrz, oponent, Mepo! Mepo, co masz dla mnie? Nic ciekawego, Mepo nie miał. Gdzieś green scale miałem, ale czy będę miał taką ilość? Dobra, jesteśmy z powrotem, ja tutaj buszowałem po tych skrzynkach, nie mogłem tego znaleźć. Tutaj jest 15 sztuk, muszę jedną skrzynkę zrobić typowo z rzeczami questowymi. I gdzieś jeszcze widziałem, czekaj tu. Tak, jest, od cholery tego, dobra, super, 30. Wow, dobrze, że się zabijało te potwory, kurczę, co event.
i nie nosiłem tego po prostu do dealera, bo ten dealer wymaga tam na przykład 20 sztuk, dostaniesz military, te spodnie, nie gówniane, więc to jest dla mnie lipą totalną. Wow! Kolejne spodnie. Ankylosaurus, kilet 30 sztuk. Ankylosaurusy. Aha, czyli czeka nas czerwona strefa. Dobra! Skoro się wybieramy do czerwonej strefy, to weźmy ze sobą jakieś bronie strzelby. To. Dużo apteczek by się przydało. No nie jest tak dużo. O! Tutaj są apteczki. Tu jeszcze też jakieś Dragon Skale. Dobra, tyle mi starczy. To co, nie robię tutaj cięcia. Po prostu ciśniemy sobie na czerwoną strefę. Z lastem mi się myli. Na strefę trzyczaszkową. Tam jest najwięcej ankylosaurusów. I to dokładnie chyba była ta strefa kamienna. Dobra, zużyjmy sobie tą energię. I właśnie sprawdzimy, czy ankylosaurusy są właśnie na strefie trzyczaszkowej. Jeszcze później sobie przetestujemy tą trzyczaszkową leśną. Z bambusami. Bambusami, z palmami. Okej, jesteśmy. Ulecz się, mordo. Mordziaty, ulecz się. Dobra, hit. Hit. O, tak to ja mogę ankylosaurusy podhaczać. Powiem wam tak. Jest ankylosaurus. Dobra, na 3 hity. 1 na 30. No, powiem wam, że troszeczkę będzie tego zbierania. Czemu nie mam plecaka? Aha, tak sobie latam bez plecaka cały czas. No super, fantastycznie. Sprawdźmy, ile będzie na jednym biomie. Ty, ale fajnie to się z tego magnuma tu podhacza wszystko. Na hita, ja pierniczę. 2 zabite. Kurde, tylko on się już kończy. Okej. Skrzynki sobie później podbieram, bo szkoda mi z czasu na wizji, że tak powiem. Okej, weapons broke, szkoda. Mamy kolejnego digla. Ale ten już po 100 niestety nie będzie atakował. Dobra, zróbmy sobie tutaj kółeczko jeszcze jedno. I co? I jajco. Chyba są tylko 3 na strefie. Dobra. Coś mi goni? Tiger. Tiger gonił zebrę. A ja myślałem, że coś mnie goni. Dobra, jak widzimy są tylko 3 na strefie. Patrz, znowu coś mi goni. Player. Player to light. Co ma player ciekawego? O, buty. Buty sobie zabiorę, bo z pewnością mi się zaraz przydadzą. Znowu mi coś goni. Dildozaur, jeden. Drugi. Kurczę, ale ta mapa duża jest. Szeroka raczej. Okej. To słuchajcie. Teraz sobie... Patrzcie, jednak jeszcze są jakieś potwory. Jest jeszcze kolejny ankylosaurus, czyli są 4 na biomie. Tu widzę, coś jeszcze stoi. Nie no, 5 nawet. A już chciałem stąd wychodzić. No widzisz, bym zrobił błąd. I by była lipa. 4. Więcej. Czekajcie. 6 na jednej strefie. Super, także opłaca się chodzić na trzyczaszkową strefę. Jak najbardziej. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj tylko w prawo. Zebrę mogę zjeść. Bo brakuje mi jeszcze tylko czego? Pićku. Pićku, pićku. Gdzie jest inbox? A weźmiemy mangosy. Mam tego dużo, także mangosów zrobimy tak. Na fulla się najemy i się od razu napijemy. Coś mi goni. Kolejny ankylosaurus, patrz. Elegancko ich tutaj jest. 7 na tej strefie. Dobra, teraz pociśniemy sobie... O! Kerol! Kreol dokładnie się nazywał. Kreol ta. Patrz, znowu ma buty, super. Buty sobie oczywiście zabijamy. Ciśniemy teraz na strefę... trzyczaszkową, ale tą leśną i sprawdzimy, ile tam jest ankylosaurusów. Dobra, stracimy tą energię, mamy w sumie kawał drogi. 70 równe energii, patrzcie, mam 0 energii. No dobra, 32 sekundy. To my tutaj zrobimy szybciutkie cięcie. 5, 4, 3, 2 i 1, dobra, jesteśmy. Tym razem sobie postrzelamy z Thompsona, a później z tego największego... Jak to się w ogóle nazywa? To nie jest minigun. Machine gun. Dobra, z machine guna. Okej. Okay. Sprawdźmy, która strefa... O kurde! Tutaj przecież jest ten! T-Rex!
Oh no. Szkoda. Zapomniałem, totalnie o tym zapomniałem. Ale zrobimy sobie kółko. Ale to coś da? Chyba jednak nie da. Ale jestem ciekaw, czy jak uda mnie te dildozaury ganiały, one się nawzajem pozabijają, widzicie? Po 15 się biją. Żeby zabiły T-Rexa, zaatakowały. Patrz, po 15 jakby go atakowały. Nie, to nie ma jednak sensu. Dobra, szkoda mi jest mojego SWAT Armora, jeszcze jakiś player 5-3-4 randomowy mnie goni. O, to uciekamy stąd. Zapomniałem totalnie o tym. Kurczę. No dobra, nic. Pójdziemy teraz na tą palmową strefę trzyczaszkową. Okej, okay, I need shower now. Dobra. Już kiedyś o tym mówiłem, jak się bije jakieś potworki, to warto się nie iść wykąpać, warto się nie myć. Wtedy widzicie, one same przybiegają i jest nam po prostu łatwiej. No ale oczywiście musimy mieć do tego jakąś fajną broń. No i w miarę zbroję, nie? No sami widzicie, że na tej strefie chyba będzie średnio z tymi ankylozaurusami. Dobra, jest jeden raptor i dinozaury same. No dobra, mamy coś jeszcze po prawej. Dalej nic. Dobra, jest kolejny. Powiem wam, że nigdy tej strefy jakoś tak nie wybierałem, więc nawet sam dokładnie nie wiem, gdzie się znajduje. Były dwa. Tak, dwa były? Dobrze mówię? Kurczę. Chyba dwa. Czy trzy? Dwa! No jak widzicie, nie ma jednak... coś mnie goni. Dildozaur. Dziękuję, dobranoc. Wracamy na naszą kamienną strefę. O, zobaczcie tutaj, tu jest taka ciekawostka. Tiger nam się zblokował. Licz, dawaj normalnie, wariacie. Woo! Zbroję, bo akurat mnie też rozebrali. Okej, okay, buciki. W sumie mam troszeczkę jeszcze lepsze. Apteczki, super, mangosy możemy zjeść. Elegancko, wodę też wypijmy. Wow! I co by tu zrobić? Jakbym mu takiego ciosa w nos wyprowadził. No, atakuj go. Ty, ale bez sens. Nie mogę go zaatakować? I co, Tiger? Hamie? Nie możesz się ruszyć, kondonie. Dobra. Niestety, ale muszę skrócić twoje cierpienia. Pat. No i jeszcze przysiadł na czoło. Wow, ankylozaur, dziękuję. 19 na 30, no to troszeczkę jeszcze mi zostało, za chwileczkę się widzimy. Okej, okay, super, zostały mi tylko 4 ostatnie sztuki. Jak widzicie, jestem super obrany, spodnie na kant i bez koszulki. SWAT helmet, komando foka normalnie. Dobra, pokaż Ankylo, gdzie jesteś? Sobie tak postanowiłem, że wystrzelamy tego machine guna, bo na cholerę mi on, co nie? Co to? Żadnego jeszcze nie ma? Już powinienem z 2-3 spotkać. Dobra, jest jeden. Patrzcie, one w ogóle mają różne kolory. Ten na przykład jest zielony. Zostały 3 sztuki. Widziałem jeszcze takiego żółtego i chyba pomarańczowy nawet jest. Dobra, ty mordziaty. A gdzie ty jesteś w ogóle? Co to za pustki? Dobra, jest coś. Dobra. Jest kolejny. Ten taki bardziej żółtawy, co nie? A może wtedy słońce tak zachodziło i po prostu mi się wydawało, że on jest pomarańczowy. Patrz, Somer jak się streszył szybko. Dobra, kolejny Ankylo i... jeszcze jeden, dobra. Ale dawaj itemy. Nie, gdzie? Zbroję sobie wezmę. Spodnie mam na kant, to niech będą. Tu chyba będzie ostatni, coś czuję. Nie, to raptor. Level up, który 76 już był. Ładnie. Dobra, biegnie Ankylo. Dobra, ostatniego zielonego. Strzelba. Aha, tu się broń też skończyła.
Ostateczny strzał, 30 na 30, wracamy oddać questa. Moim zdaniem najbardziej opłaca się na trzyczaszkowej strefie wybijać te ankylozaurusy, ponieważ jest ich tam najwięcej. Ja musiałem przeskoczyć ze strefy na strefę 3 razy jeszcze dodatkowo. Czyli ogólnie trzeba zrobić prawie 5 takich tur, żeby całą ilość uzyskać. Dobra, coś czuję, że teraz będziemy bili Baryonyxa. A ty co tak klękłeś, gościu? Dobra, może się modli. Finalist? Tenebir Raptor, 40 sztuk Tenebir Raptors. OMG. Tenebir Raptorsy, gdzie one występują? Na samej górze, koło dużego muru na strefie Inversion. I będzie potrzeba od groma apteczek i broni. Ale to już w następnym odcinku Jurassic Survival. Trzymajcie się, cześć!